Działająca w Wielkopolsce Fundacja Podaj Dalej znalazła się wśród laureatów 6. edycji Nagrody Prezydenta RP dla Dobra Wspólnego. A naszym gościem przy telefonie jest prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, Zuzanna Janaszek-Maciaszek. Dzień dobry, pani prezes. Witam serdecznie, dzień dobry. Chciałem zacząć od pytania, za co kierowana przez panią prezes Fundacji została wyróżniona Nagrodą Prezydenta RP? No chyba za całokształt, bo działam już ponad 17 lat i była to bardzo miła uroczystość, bardzo miła nagroda. Nagroda przyznana mi osobiście, ale ją odbieram jako nagrodę dla całego naszego zespołu. Mam wielkie szczęście pracować ze wspaniałymi ludźmi. To są zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. I dla naszych darczyńców, dzięki którym działamy, i dla naszych podopiecznych, dla ich rodzin. Także są takie nagrody, co się chyba otrzymuje jakby na koniec kariery, a my mamy jeszcze tyle do zrobienia. No właśnie. Proszę trzymać za nas kciuki. Jak najbardziej, to była nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego. Proszę powiedzieć, właśnie troszeczkę opowiedzieć nam o fundacji, ilu macie podopiecznych dzisiaj, ile osób do tej pory udało, ilu osobom do tej pory udało się pomóc, jak to wygląda? Do każdego roku mamy pod opieką około 200 osób z niepełnosprawnością w takim naszym regionie konińskim. To jest 5 powiatów. I to są osoby i rodziny, do których dojeżdżają nasi asystenci, nasi specjaliści, fizjoterapeuci, pedagodzy, w zależności od tego, jaka pomoc jest potrzebna. Ale to są też mieszkania, do których z kolei przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Tacy, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują treningów po to, żeby być bardziej samodzielnymi, bardziej niezależnymi. I to jest takie działanie skierowane do osób, szczególnie osób, które nagle straciły sprawność. I po takim pobycie w szpitalu, często wielomiesięcznym operacjach, nagle są wypisywane do domu. Tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie. I my jesteśmy trochę jakby tak w połowie drogi między szpitalem a domem. I w mieszkaniach treningowych uczymy takiego nowego życia, życia na wózku. A myślę, że tutaj najlepszymi nauczycielami są nasi instruktorzy niezależnego życia. To są moi koledzy z zespołu właśnie pracowników, którzy sami poruszają się na wózkach, przeszli przez tragedię. Aha, czyli osoby niepełnosprawne szkolą jakby następne, tak pomagają innym. Tak. Czyli to jeszcze bardziej przemawia być może, prawda? Oni są niesamowicie autentyczni, oczywiście przy wsparciu doświadczonych asystentów, trenerów. Natomiast oni, to jest taka grupa pracowników, która nawet nie musi mówić. To oni całym sobą pokazują, że to życie pomimo wózka, takie zupełnie inne życie jest możliwe, że można mieć pasję, można mieć pracę, można mieć rodzinę, przyjaciół, uprawiać koszykówkę, jak na przykład nasi panowie, zdobywcy właśnie sprzed kilku dni Pucharu Polski z pierwszej ligi koszykówki na wózkach, więc oni samym sobą, tymi swoimi pasjami, zainteresowaniami i tym, jakie wiodą życie, już pokazują, dają tak nadzieję, że no, trzeba się zmierzyć z tą niepełnosprawnością. O samej fundacji państwo sami o sobie piszecie w ten sposób. Wyobraź sobie świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem. Pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. To, muszę powiedzieć, mocne wyzwanie też musi być dla państwa, prawda? Żeby doprowadzić osobę niepełnosprawną do takiego właśnie stanu, w którym ona będzie tak się czuła, jak tutaj to opisujecie. Tak, no nam się marzy taki świat i wtedy już nie będziemy potrzebni, ale marzy nam się taki świat, ale to trzeba robić małymi krokami. Tak naprawdę musimy robić to wszyscy, nie tylko my w fundacji, ale wszyscy. Sprawiać, żeby osoby z niepełnosprawnością właśnie nie czuły się ciężarem, żeby dawać im prawo do decydowania. Zdarza się, że osoba, która traci sprawność, w pewnym sensie traci też taką niezależność swoją, a niezależność w życiu człowieka to jest coś chyba najcenniejszego, kiedy możemy o sobie decydować. To nie znaczy, że każdy, kto do nas przyjdzie, wszystkiego nauczy się robić sam w mieszkaniach treningowych, bo często rodzaj niepełnosprawności na to nie pozwoli, ale on na przykład u nas nauczy się tego, że ma prawo o sobie decydować. Że jeśli rodzina zdecyduje, że nie jest w stanie się taką osobą na przykład zająć, a wymaga ona stałej opieki, i jeśli ta osoba będzie musiała zamieszkać w domu pomocy społecznej, to ona musi wiedzieć, że ona może sobie sama wybrać ten dom, że to nie musi być jakiś wielki dom, może być jakiś kameralny, że może decydować, że chce gdzieś pojechać na wakacje, że chce widzieć się z rodziną, że chce
na co chce wydać oszczędności, że być może będzie dalej pracować, tylko zmieni sposób pracy. Tutaj często komputer i internet jest jakąś taką furtką. I takich osób od 2013 roku, kiedy zaczęliśmy prowadzenie mieszkań treningowych, ponad 200 osób mieszkało w tych naszych mieszkaniach treningowych i znakomita większość, jeśli nie wszyscy, tak naprawdę opuścili mieszkania jako zupełnie inni ludzie, właśnie bardziej niezależni. No właśnie, ale co dalej z nimi? Czy im się udało faktycznie rozpocząć to niezależne życie? Czy macie takie przypadki, takie przykłady? Tak, z wieloma osobami mamy kontakt i właśnie ogromnie się cieszymy z każdych takich małych, wielkich sukcesów, z tego, że mają pracę, z tego, że wyprowadzają się gdzieś i wynajmują mieszkanie właśnie po to, żeby dla nikogo nie być ciężarem, a umiejętności, których nabyli, na to na przykład pozwalają, że zakładają rodziny, mamy już takie nasze fundacyjne też dzieci, więc z tego się ogromnie, ogromnie cieszymy, z każdej takiej informacji. Z drugiej strony też pracujecie nad tym, żeby młodym ludziom uświadamiać, jak niewiele trzeba, by doszło do tragicznego w skutkach wypadku, bo w ciągu kilku sekund życie zmieniło się o 180 stopni, jak piszecie, więc to też chyba jest bardzo ważne, tak, żeby jednak żyć z głową w największym skrócie. Dokładnie, tak, żeby zawsze gdzieś wyobraźnię przede wszystkim uruchamiać. Tak, z wyobraźnią, bardzo może lepsze dużo słowo. W szkołach pracowaliśmy, bo teraz z racji pandemii to nie jest to możliwe, natomiast sporo materiałów udostępniamy też nauczycielom, żeby samodzielnie mogli przeprowadzać lekcje. To są gotowe scenariusze właśnie dla młodzieży, to są lekcje dla dzieci, nasz Lisek i Bisek, który pomaga dzieciom zrozumieć świat i też gotowe propozycje lekcji. To można bezpłatnie wszystkie te materiały od nas otrzymać i bardzo często to jest fajna podpowiedź dla nauczycieli, no takie gotowce, ale które mogą bardzo zainspirować do tworzenia też swoich lekcji, scenariuszy. To jest bardzo ważne, żeby już z dziećmi pracować, wmawiać się. Pamiętam, że kiedy nasi tutaj moi koledzy właśnie, którzy też poruszają się na wózku, jadą do szkoły z takimi lekcjami, to później często wychowawca mówi, że no, na żadnej lekcji nie ma takiej ciszy i skupienia. Więc oni dają właśnie tym samym sobą, tym, że przyjeżdżają na wózku i opowiadają, jak jest trudno. I jak to jest ważne, że właśnie czasem ten ułamek sekundy może tak bardzo zmienić życie, na pewno dają do myślenia. Jak trudno, a z drugiej strony, że jednak jest możliwe też podjęcie później normalnego życia, no w miarę normalnego na tyle, ile nas ogranicza oczywiście ta fizyczność, ale jednak jest to możliwe, prawda? Jest to możliwe i tutaj jakby nasza praca też trochę na tym polega i tego nas nauczył tato, dr Piotr Janaszek i patron fundacji. Żeby u każdego, bez względu właśnie na to, jak bardzo jest niepełnosprawny, szukać jakiegoś potencjału, czegoś, na czym można budować, czegoś, co możemy udoskonalać, czegoś, co będzie taką wyróżnikiem, wartością. My od dziecka właśnie nawet małych podwiecznych tego uczymy, chociażby w wakacje na koloniach Mali Odkrywcy, gdzie mają mnóstwo wyzwań i oni nagle otwierają oczy. Szczególnie te dzieci, tak, które pierwszy raz wyjeżdżają bez rodziców, okazuje się, że każde wyzwanie chętnie podejmują i żeby się sprawdzić. Pokazujemy im, jak wiele trafią, jak wiele mogą, jakie mają ogromne możliwości, pomimo tego, że są inne, im się wydaje, że są inne niż inne dzieci na przykład w klasie. Pokazujemy im, że to, że nie są zwolnieni z WF-u, bo często gdzieś tam nie ma pomysłu, jak te dzieci w lekcje zaangażować, to nie, czy nie mogą z nami trenować koszykówki i być członkami świetnej drużyny na przykład. Także, czy też właśnie tutaj mówiąc o Lisku i Bisku, który pomaga dzieciom zrozumieć świat, nagraliśmy słuchawki za naszych podopiecznych, którzy udzielają głos bohaterom opowiadania. No mówiąc krótko, dodajecie im skrzydeł. Pani prezes, musimy kończyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, żeby pani poinformowała, w jaki sposób wspierać fundację, skoro jesteście nagradzani, to pewnie warto was wspierać. Bardzo na to liczymy i zapraszamy do tego, żeby z nami budować ten lepszy świat. Można nas wspierać przez aukcję na Facebooku Niespodzianki Podaj Dalej. Warto zajrzeć na stronę podajdalej.pl albo odezwać się do nas i my z przyjemnością tutaj opowiemy, poprowadzimy
o naszym ośrodku osadzającym szkół, który remontujemy, tam też bardzo dużo wsparcia potrzebujemy, żeby dokończyć remont. Można też wejść na stronę podajdalej.org.pl. Powtórzę jeszcze raz. Bardzo Pani dziękuję i gratuluję przede wszystkim też nagrody i także proszę pogratulować wszystkim współpracownikom i całej ekipie. Ogromnie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Prezes Fundacji im. dr. Piotra Janaszka, Podaj Dalej, Zuzanna Janaszek-Maciaszek była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Dziękuję.